Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Za nami pełniałem już czwartego odcinka Asoki. Odcinka, który według mnie z tych, które już wyszły, jest najlepszym odcinkiem. Najlepszym dlatego, że oprócz tego, że tak jak pozostałe, trzyma bardzo solidny poziom, to jeszcze działo się w nim bardzo dużo rzeczy. I w przeciwieństwie do trzeciego odcinka, który oczywiście też był dobry, no to tam nie wiedziałem zbytnio, co mógłbym wam opowiedzieć. Jakiegoś konkretnego wątku, który byłby godny rozwinięcia. To tutaj udało mi się znaleźć aż dwa wątki, które byłyby warte na to, żeby opowiedzieć o nich troszeczkę więcej. I tak, jako że dwa wątki, to będą też dwa odcinki. Pierwszy odcink jak widzicie już dzisiaj, natomiast drugi odcinek pojawi się w jakiejś niedalekiej przyszłości. Ale akurat ten odcinek jest taki, że nie muszę go wrzucać bardzo koniecznie na czas, natomiast ten muszę, bo po prostu odcinek tego wymaga. I pomimo już w ogóle kwestię tego, że w ścioko i wrzucił już odcinek o tym samym temacie co ja, po prostu wrzućmy odcinek i ty, tym się nie przejmujemy. Dobra, myślę już po tym wstępie, to mam wrażenie niezbyt dobrym, bo szczerze wam powiem, że jest to pierwszy odcinek od bardzo dawna, który nagrywam bez scenariusza, mam tylko spisane punkty, więc zdenerwuję się jeszcze bardziej niż przy pierwszym odcinku, ale myślę, że będzie dobrze i jakoś to pójdzie. Dobra, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Więc tak, wątek, o którym chciałbym dzisiaj pogadać, to wątek spotkania Asoki z Anakinem. Oczywiście było wiadomo, że tego spotkania dojdzie, więc nie było to żadną niespodzianką. Kwestia była taka, jak to spotkanie przebiegnie, w sensie jak do niego dojdzie i na jakich zasadach ono się odbędzie. No i tak, w ramach szybkiego przypomnienia. Asoka w trakcie pojedynku z Bejanem została zrzucona z Klifu, no i teoretycznie powinno to oznaczać, że z Asoką możemy się już pożegnać, co byłoby dość dziwne, no bo czwarty odcinek, a Asoka nagle odchodzi. Bardziej bym sobie wyobrażał, że Asoka raczej umrze w ostatnim odcinku, aniżeli w połowie to w taki sposób. No na całe szczęście widzimy ją pod koniec odcinka, kiedy zjawia się w jakimś bardzo dziwnym miejscu, a tam spotyka swojego ukochanego mistrza, Anakina Skywalker'a. No i tu właśnie kwestia jest taka, że do tego spotkania nie doszło tak całkowicie zwyczajnie, że po prostu Asoka gdzieś sobie była i Anakin jako duch mocy do niej przyszedł. Tylko to spotkanie odbyło się w jakimś, można powiedzieć, nietypowym miejscu. No i kwestia, nad którą się zastanawiam, jest taka, co to w ogóle jest za miejsce. I do góry przyszły mi dwie rzeczy. Jedna taka krótka, którą dość szybko mogłem skreślić, i druga, która jest już naprawdę sensowna, i z tego co widziałem, to bardzo dużo osób o tym pomyślało. Ale najpierw szybko ta pierwsza, bo chciałem po prostu wam też powiedzieć, bo myślę, że będzie to taka fajna ciekawostka. Mianowicie pomyślałem o tak Mocy. W kanonie czegoś takiego nie ma, natomiast w legendach jest książka pod tytułem The Rise and Fall of Darth Vader. Książka, która opowiada o wielu wydarzeniach z życia Vadera, w tym o jego śmierci. Mamy opowiedziane pierwsze chwile Mrocznego Roda po tym, gdy już opuścił nasz świat. Konkretnie trafił do właśnie tak zwanego wymiaru mocy, gdzie spotka swojego dawnego mistrza, czyli Kenobiego, a ten postanowił, że go nauczy jak zjednoczyć się z mocą. No i jak wiemy, z zakończenia epizodu 6 udało się tego dokonać i Skywalker razem z Jodą oraz z obi stanął przed swoim synem, można powiedzieć, cały na biało, a raczej cały na niebiesko. I Jak już powiedziałem, tą opcję musimy bardzo szybko odrzucić, nie tylko dlatego, że jest to rzecz z legend, a nie z kanonu, ale kwestia jest taka, że nie ma wtedy żadnego sensownego wytłumaczenia, jak Asoka by się tam znalazła, bo musiałoby to oznaczać, że Asoka swoje życie, co jak już powiedziałem byłoby bardzo dziwne. Ewentualnie mogło być tak, że przeżyła jakimś cudem ten upadek i jest w śpiączce. I z jako uznał, że to idealna chwila, żeby na przykład jakąś wizję swojej uczennicy przedstawić i właśnie w tej wizji odbyć z nią spotkanie. Ale po krótkim stanowieniu uznałem, że to nie jest zbytnio dobry pomysł i że raczej to jest coś innego. I tu zdecydowanie lepsza będzie opcja numer 2 czyli ponowne wkroczenie do świata między światami. Dla tych, którzy nie ogeneruje Bariantów, a właśnie tam świat między światami miał swój debiut szybkie wytłumaczenie. Świat między światami to takie miejsce, w którym można odbyć podróż w czasie, tak w największym skrócie. Mianowicie znajduje się w nim kilka różnych portali, przez które możemy zobaczyć wydarzenia z różnych okresów czasu z uniwersum Gwiezdnych Wojen. I to właśnie tam Ezra udał się w bodajże czwartym sezonie Abreantów i początkowo widząc kilka różnych wydarzeń dotarł finalnie do portalu, który przedstawiał pojedynek kasoki z Wejderem. Młody postanowił, że uratuje swoją przyjaciółkę i wciągnął ją przez portal do Świata Między Światami. Fakt faktem mogą to wywołać różne komplikacje, zresztą sama Asoka ostrzegała Eze, kiedy ten na przykład wpadł na pomysł, żeby uratować Kanana, który już na tym etapie nie żył. I o, ja dobrze pamiętam, choć dość dawno oglądam ten odcinek, więc nie jestem do końca pewny, to finalnie skończyło się na tym, że asoka powróciła do tego momentu czasu, z którego Eza ją zabrał. Tylko, że zrobiła to chwilę później, więc zagrożenia w postaci jej śmieci już nie było. Okej, okay, wiemy już czym jest świat między światami, więc wróćmy może do odcinka Asoki. A więc, czy jest to świat między światami? Raczej tak. na to cały design tego miejsca i to właśnie to było głównym powodem, dla którego pomyślałem, że mogły to być świat między światami oraz też gdzieś mi wyskoczyła taka teoria, że logo Asoki ma też na to wskazywać. Mianowicie chodzi o całą tą niebieską obramówkę wokół tytułu Asoka, że to ma być odniesienie do Potai, które są w świecie między światami. Więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że faktycznie to jest właśnie to miejsce. No i sam fakt tego, że Asoka już w tym miejscu była, więc wybór miejsca spotkania przez Anakina jest dość ciekawy. No i już przechodząc do samego spotkania. No, spotkanie jeszcze tak do końca się nie odbyło, bo będzie się w kolejnym odcinku, ale możemy już sobie troszeczkę potrarytyzować, co to spotkanie ma za sobą nieść. Oprócz tego, że najprawdopodobniej dzięki wykorzystaniu jednego sportarza Skyhooker uratował swoją uczennicę przed śmiercią, bo jest duża szansa, że ten upadek Cliff mógłby zakończyć jej życie, no to też jeżeli już chciałby się z nią spotkać, to na pewno miałby za tym jakiś konkretny powód. I tutaj z pomocą przedmi Facebook. na Ode of the Sith, a tam w jednym z jej postów było takie oto zdjęcie, które wam się teraz wyświetla na ekranie. Jak sami widzicie, mamy tutaj trzy postacie. Mamy Anakina, który jest tak przedzielony na wpół z deb, mamy Asokę ubraną całą na biało i to dosłownie, oraz jeszcze obok nich jakiegoś jednego faceta ubranego praktycznie całego na czarno. Jeżeli o niego chodzi, to nie wiem, kto to mógłby być, ale na myśl przyszedł mi taki, ponieważ jego zbroje tak wygląda dość podobnie, ewentualnie też pomyślałem, że mogłoby to być Ezra, bo tak z twarzy wyglądał mniej więcej podobnie. Oczywiście, jeśli byśmy myśleli o tych dwóch postaciach, no to pędziej byłoby to Eze, no bo takie, mimo wszystko, chociaż była ta teoria, że niby mało ktoś takie, no to finalnie jednak nie został wprowadzony do kanonu. Trochę szkoda, szczerze mówiąc, ale o tym w innym odcinku. Na razie pełnię kwestię, kim jest ta postać. Przede wszystkim pamiętajmy, że jest to fanowski obrazek, a jednak dał mi do myślenia, o co może chodzić z tym spotkaniem Anakina i Jasoki. Wróćmy na chwilę do Wojenkonów. W nich mieliśmy wątek z tak zwanymi jedynymi smoty. Były to trzy potężne istoty ojciec, syn i córka, którzy byli takim uosobieniem mocy. Syn reprezentował ciemną stronę mocy, córka jasną stronę, a ojciec równowagę między nimi. Znajdowali się oni na ukrytej planecie Mortis. Jednakże, Anakin jako że był wybrańcem to miał na tyle mocy, że mógł bez żadnego problemu te planetę znaleźć. No i tam ojciec proponował mu, że z Zajął jego miejsce jako strażnika równowagi. W finale po wielu różnych wydarzeniach, które miały miejsce na tej planecie, z udziałem też Asoki i obi do tego oczywiście nie doszło. Dobra, a czemu w ogóle o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jeżeli chodzi o świat między światami, to wejście do niego znajdowało się na planecie Rotar i na tym wejściu było namalowane malowidło, które przedstawiało właśnie jedynych z Zatem ojciec, syn i córka mają oczywiste połączenie z tym wymiarem. A dodatkowo, jeszcze tak spoglądając na nakina, to zwróciłem uwagę na to, że on nie wygląda jak duch mocy. On wygląda całkowicie zwyczajnie. Jakby nigdy nie umarł, jakby był po prostu zwyczajnym człowiekiem. I zwracając na to uwagę, pomyślałem sobie, że może doszło do tego, że Anakin w finalnie został tym strażnikiem równowagi. Że w międzyczasie od jego śmieci do spotkania z Asoką odbył rozmowę z ojcem i wtedy przyjął jego ofertę i faktycznie został tym strażnikiem równowagi. Chociaż w sumie, wypełniając swoje przeznaczenie i przywracając równowagę, to on rolę takiego strażnika równowagi już wypełnił. I jak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w finale za jakiś czas był potrzebny kolejny wybraniec, no i w sumie faktycznie był, mały wątek CQI, więc w wbrańca, taki strażnik równowagi mógłby się też przydać. I nic nie stało na przeszkodzie, żeby to właśnie Skywalker nim został. A to mogło właśnie dawać mu możliwość, żeby jednak, mimo bycia duchem mocy, mógł przybrać bardziej ludzką postać. W sumie nie było mu to koniecznie potrzebne, bo patrząc na to, jak został przedstawiony wątek duchów mocy w sequelach, no to właściwie Anakin mógł robić wszystko to, co robił wcześniej za życia. Mógł chwytać przedmioty, jak na przykład Ryuk chwycił Miecz świetny. Mógł używać mocy, jak na przykład Yoda, który strzelił błyskawicą, więc nie jest mu to koniecznie potrzebne, no może to chyba dziurcko, no to OK, można to wykorzystać. No i w takim razie po co tam Asoka? Oprócz oczywiście uratowania jej życia. I wracając z tego fanowskiego obrazka, to jest tam też Asoka, cała na biało. I tu Skywalker możliwe, że będzie chciała zaproponować Asocę, żeby zajęła miejsce córki, która zakończyła swój żywot po wydarzeniach z Motis i została nowym uosobieniem jasnej strony mocy. I myślę, że byłoby to bardzo ciekawe zakończenie wątku Asoki, bo ten wątek trzeba kiedyś zakończyć, a w sumie ten serial jest idealny na to, żeby Asokę w ostatnim odcinku uśmiecić i potem coś z nią zrobić. Więc to, żeby Asoka z swoim mistrzem dbała o równowagę mocy, jest Pomysłem, moim zdaniem, naprawdę ciekawym. Moja hipoteza jest taka, że Skeoche zaproponuje jej to w piątym odcinku, który już niedługo zobaczymy. Ona się wtedy nie zgodzi, ponieważ uzna, że woli, jednak, mimo wszystko, jeszcze pobyć trochę w tej galaktyce i stoczyć po z ekstremalnej. A w ostatnim odcinku, niestety, będziemy musieli pożegnać się za soką i wtedy ponownie stanie u boku swojego mistrza. I mimo, że to byłoby ciekawe poprowadzenie tego wątku i bardzo chciałem takie coś zobaczyć, to jednak jestem zdania, że chyba to się nie wydarzy. Myślę, że to spotkanie będzie bardziej zwyczajne, mianowicie Anakin po prostu wesprze swoją uczennicę, potem Masoka opuści świat między światami i zrobi to idealnie w czas na pewny powrót wielkiego odmieniała Frauna. No i to już będzie na tyle w tym odcinku. Także jeżeli Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej teorii. Po prostu standardowo dyskusję w komentarzach zapraszam w serdecznie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Myślę, że po piątym odcinku będzie też o czym pogadać. Mam nadzieję, że już pójdzie mi to lepiej, bo nie ukrywam, że ja się bardzo stresowałem i nie wiem czy ten odcinek mi wyszedł. Tu też bardzo bym was prosił o jakiś odzew, dajcie znać, czy wszystko jest ok. Dla mnie szczerze mówiąc, Asoka to jest taki trochę sprawdzian. Czy ja w ogóle faktycznie mam na tyle wprawy, że jestem w stanie sobie takie teorie z Wami tutaj Przeprowadzać i nie potrzeba mi do tego pełnego scenariusza, tak jak było to przy poprzednich odcinkach. Także wasz odzew będzie mnie widziany, bo mi to bardzo pomoże. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!